Kolejne dwie ciekawe blachy na morskie trocie. Tym razem jest to model GladSax Alpha. Troszeczkę mocniej wyprofilowana blacha. Z tyłu mamy sreberko, nazwę producenta. To jest wszystko ładnie tutaj wybite, nie schodzi. Także ciekawa rzecz. Bardzo ładne blachy, ponieważ mają taką holograficzną grafikę na sobie. Tutaj akurat wersja srebrny z czarnym i srebrny z niebieskim grzbietem, więc Totalny klasyk, moglibyśmy powiedzieć, blachy takie, które jak nie wiemy, co wrzucić do wody, to te na pewno, te na pewno się nadadzą. Celownik na każdej blaszce też, co wielu wędkarzy łowiących trocie sobie ceni, lubię blachy z celownikami. Także no, taka ciekawa propozycja też na rzekę, można śmiało, można nawet ją mocniej wykrępować, ale oczywiście przede wszystkim do łowienia w morzu.